Dziś, proszę Państwa, poznaliśmy wyniki konkursu na trenera, selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Szczegóły w relacji Dariusza Szpakowskiego. Dziś w Polskim Związku Piłki Nożnej zapadły decyzje personalne. O ich przedstawienie proszę doradcę prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, doskonale wszystkim znanego trenera Kazimierza Górskiego. No, w myśl zapowiedzi dzisiaj upływał termin, w którym komisja konkursowa miała przedstawić kandydatów na trenera reprezentacji pierwszej i olimpijskiej. W wyniku konkursu, w konkursie startowało 12 osób. Komisja konkursowa przedstawiła dwie kandydatury, które zostały dzisiaj przyjęte przez prezydium. Mianowicie kandydatura trenera Łazarka na zespół pierwszy i kandydatura trenera Podedwornego na zespół olimpijski. Nowy selekcjoner narodowej reprezentacji Wojciech Łazarek. Serdeczne gratulacje, a jednocześnie olbrzymia odpowiedzialność. Jestem wzruszony nominacją na tak zaszczytne stanowisko, gdyż będę reprezentował to, co najpiękniejsze, Polskę i polskie piłkarstwo. Życie jest hojne, rozdaje radości, zwycięstwa, dlatego ja wiele obiecuję sobie po współpracy z ludźmi, którzy rozsądnie oceniają aktualne możliwości i sytuację w kraju piłkarskim. I myślę, że wspólnie uczynimy wszystko, aby to życie jak najmniej nam przynosiło porażek. Poznaliśmy dzisiaj nowego szefa szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. To dzisiaj, to w zasadzie nie nowego, bo w zasadzie na swoją funkcję wraca kolega trener Strejlał. Też zostało to dzisiaj zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej.